Dzień dobry, witamy wszystkich hodowców. Gościmy ponownie u kolegi Grzegorza Nowickiego. Jesteśmy w związku z aukcją gołębi holenderskiej, która już niebawem ukaże się na naszym portalu, na portalu Super Gołąb. O gołębiach, które Grzesiu przywiózł tutaj z Holandii. Sam opowie, powie z jakich hodowli są te gołębie, z jakich linii. Także witamy Cię, Grzegorz. Witam wszystkich hodowców, hodowczynie w swoim nowym centrum gołębiarskim. Właśnie możemy zobaczyć, tutaj Grzesiu zbudował sobie taki pokoik dla przyjezdnych hodowców, bo jak wiemy, tutaj ma też dużo znajomości i często ma odwiedziny hodowców z całego kraju i nie tylko. Także tutaj przy gołębnikach powstał taki mały budyneczek. Możemy zobaczyć tutaj. Chciałbym zaprezentować 9 ostatnich gołąbków dorosłych na sezonu 2019 i więcej. Fajne gołębie, będą tutaj 6 gołąbków z hodowli Case Wouters. Case Wouter jest to bardzo dobry hodowca z Luchbodereisel. W tym roku też osiągnął bardzo dobre sukcesy. Jest na gołębie młode. Na gołębie młode mamy tutaj z gazetki wyniki. Jest hodowcą, już tu znajdziemy, jest ósmy w całym Brabancie, Afdeling Oost Brabant, jest ósme miejsce na gołębie młode zdobył. No to jest to dobra lokata, z Luchbodereisel jest dwóch hodowców tylko, tutaj w tym mistrzostwie. Także no Case tutaj fajnie poleciał, dodatkowo na jednym locie Case też miał tutaj, wygrał w całym Afdelingu, w tym swoim. Na stronę 40 jest, ma pierwsze miejsce, co jest to lot Ines, to są gołębie typowane na prędkość. Case zakoszował 23 gołąbki, zrobił 19 konkursów, no widać, że tu punktów ma 509. No pozostali hodowcy no też tutaj ilościowo do jakości konkursów mają no gorzej, no bo by jakby mieli lepiej, to by byli przed Case'em. Także fajna mała hodowla, ja tylko mogę nadmienić. U mnie gołąbki Case'a Woutersa, ja w tym roku tak się pobawiłem trochę w lotowanie gołębi młodych. Mówię tak, po tylu latach, 8 latach przerwy, zacząłem sobie grupkę, stworzyłem z tych gołąbków przywiezionych. Były to gołąbki od Piet van Durzen, Case Wouters, Raimund Suchy. Kilka gołąbków było tam, Theo Hooks. No ładnie poleciałem, tam dobre miejsce, dobrą lokatę tu osiągnęłem. Szczególnie mi się wybiły gołębie od Case'a Woutersa. Ja miałem do lotu 3 gołąbki z trzeciego lęgu, z gołąbków Case'a. Wszystkie 3 mi przeleciały cały program oddziałowy, z czego jeden był bardzo wybitnym gołębiem. Był u mnie na gołębniku 3 razy pierwszy i trzeci był z przedostatniego lotu oddziałowego. Drugi gołąbek też miał u mnie 4 konkursy, był też u mnie z ostatniego lotu trzeci w oddziale. Też był 2 razy pierwszy na gołębniku. Obydwa gołąbki z 3 gołębi zdobyły 7 i 8 lokatę kategorii F w oddziale Świebodzin. No gołąbki, ja po młodych lotach gołąbków, wszystkie gołąbki zostały sprzedane. U Case'a można powiedzieć, Case jest fajną hodowlą dla mnie, że to jest taka bardzo mała hodowla. Ma 7 par w rozpłodzie, to jest 6 par siedzi w gołębniku podstawowym. Jedna para zawsze rozpłodowa jest z gołębiami młodymi. Znaczy mamy 7 parek młodych, to jest około średnio przywożonych z lęgu, około 12 gołąbków młodych do Polski. Ja też będę stawiał bardzo mocno na te gołębie, gdyż gołębie się, one bardzo szybko są rozwijające, mają bardzo dobrą budowę i są bardzo szybkie. No u mnie na gołębniku, ja miałem zawsze tu w oddziale wysoko gołębie, miałem gołąbka o numerze końcówka 894. Można zobaczyć, mam na listach konkursowych, on był u mnie 3 razy pierwszy na gołębniku. Także no z tych wszystkich wybijających się, to są zagraniczne, większość gołębi, DV-y, NL-y, ja tak miałem po prostu hodowlę skonstruowaną, że miałem same gołębie NL-ki holenderskie, DV-owskie plus białe. Także te gołębie od Case'a, no dla mnie to jest naprawdę, to jest strzał w dziesiątkę, bo mówię, gołębie naprawdę, tu mam gołębia 889, też był pierwszy, drugi, tutaj był trzeci i piąty, no także no 4 konkursy w piątce na oddział tutaj u mnie, gdzieś mówię, naprawdę ja dobrze poleciałem, nie można narzekać. Gołąbki tutaj Case'a wywodzą się
Case ma dobre gołąbki, bardzo dobrym jest kolegą Kerhofsa. Kerhofs jest dobrym hodowcą z Reisel, jest znowu dobrym przyjacielem Erika Stenbergena. I dużo gołąbków Van Dijk'a w tych gołębiach jest, jest tego Gaston van der Frauwen od tego Roberta Verbre. Z Robertem Verbre będziemy mieli w przyszłym roku gołąbki, już się dogadaliśmy, fajna hodowla, mieszka w Popel, tam gdzie Van Loon. No co tu można powiedzieć, naprawdę gołąbki są bardzo dobre, bardzo szybkie, jest tu kilka gołąbków poprzelotowanych i kilka jest gołąbków po prostu po gołębiach rozpodowych, są to ostatnie gołąbki. No coś tu można nadmienić, no, mamy gołąbka o numerze 871, jest to dziecko najlepszego czempiona kategorii A w 2015 roku w oddziale. Do tego gołąbek też lotowany był, 230 na 2000, 5 konkursów fajnych ma zrobionych. Także no polecamy, jest to imbredzik z gołębia 381. 381 jest matką najlepszego czempiona. Z góry mamy Kanibala. Tu mamy Leo Dirka, Teo Huxa, no też można powiedzieć, no Case'a poznałem przez Teo Huxa, jest to dobry przyjaciel Teo Huxa, z tego tytułu zawsze po prostu przez tych znajomych, których tam posiadam, staram się dotrzeć do tych hodowców mniejszych, takich niekomercyjnych, żeby to były tak dobre jak wcześniej jakości... rozmawialiśmy, ty starasz właśnie tutaj do Polski przywozić dobre jakości gołębia, ale z tych prawdziwych holenderskich hodowli, tak? Tak, tak, są to fajne hodowle, to po kilkadziesiąt lat, no mówię, Leo Direk w tym roku byłem, odwiedzałem osobiście w sobotę u Leo Dirka, no w tym roku kończy 90 lat, no mi tu zależy na doświadczeniu hodowlanym niż na papierach, które gołębie, wiadomo, że chciałbym mieć, żeby to były najnowszej generacji gołębie, ale no mówię, no tutaj będę miał na aukcji gołąbka z 10 roku od Leo Dirka, jest to ostatni gołąbek. Jest to wyśmienity gołąb z wyśmienitym pochodzeniem. Gołąb jest tam w 100% płodny. Jest to gołąbek od strony ojca z Jana Dekrona, od strony matki jest to czysty deklak. Co tu mogę nadmienić? Siostra tego gołębia w oddziale Myślenice przez kilka lat wylatała ponad 20 konkursów w pierwszej 20 na oddział. Była wyśmienitą rozpłodową samiczką. Dodatkowo była bardzo dobrym lotnikiem. Z tego co pamiętam, w roku 2013 była bodajże 12 lotniczką Polski kategorii H albo F, nie będę tutaj kłamał, ale w 2014 roku była 5 lotniczką Polski w maratonie i w 2015 roku była 4 lotniczką okręgu Kraków w maratonie. Także no gołąbek jest i to jest pełny brat tej samiczki, tej lotniczki. To jest od strony ojca jest czysty Jan Dekron. Jana Dekrona też mieliśmy tutaj okazję poznać, to już hodowca nie żyje, był to hodowca wyśmienity na lotach jednodniowych dalekich. Lotował też w ruch Body Reisel, konkurował z braćmi Geibels. Zmarł no, po ciężkiej chorobie, no, gołębie zostały zlikwidowane. Od strony matki no, widać, jest czysty deklak, także no, polecam, bardzo dobra linia, wyśmienita lotniczka, też bardzo dobre gołębie do hodowli dalszej. No gołąbek jest z 10 roku, no to jeszcze nie jest jakaś tam tragedia. Także co, zapraszamy do gołębie. Gołębie naprawdę w dużo polskich gołębnikach się sprawdzają. Tak, to jest ostatni moment, żeby zakupić właśnie dobre gołębie do rozpłodu, tak? Tak, 8-9 ostatnich gołębi, więcej już dorosłych gołębi nie będę, czekamy do marca, zaczniemy się tam zajmować gołąbkami młodymi. No zobaczymy jak to będzie szło, ja też tam hodowców nie naciskam, oni mają swoje programy, oni najpierw hodują gołębie do lotowania, bo to są wszystkich hodowców, których... Znaczy 95% z hodowli, z którymi ja współpracuję, są to hodowcy, którzy cały czas lotują i oni nie patrzą na mnie, tylko po prostu najpierw priorytetem są ich gołębniki i oni uzupełniają swoje stada i wtedy te nadwyżki, które tam mają po tych gołąbkach rozpłodowych, ewentualnie po jakichś lotowych, po jednym młódku z pary wtedy trafiają tutaj do mnie. Hodowcy sobie mogą tutaj zadzwonić, nabyć, na aukcję wystawiam. Dwa gołąbki będą od Api Dunika. Będziemy prezentować gołąbka, każdego gołąbka zaprezentujemy, także wtedy więcej opowiemy o każdym gołąbku, z czego się wywodzi, pokażemy gołąbka, także co, zapraszamy do licytacji, są to ostatnie gołąbki, jeszcze jak ktoś tam potrzebuje coś dołożyć sobie do rozpłodu, no to jak najbardziej polecam, będą wystawione na portalu Super Golob, także no, zapraszam do licytowania, dobry lot. Dobry lot.